Dzień dobry, szalom! Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z nami Króliczka i materiał, który przed chwilą zobaczycie, jest nietypowy, ponieważ w bardzo krótki sposób, tam chyba wyszła niepełna godzinka, podsumowuję najnowsze DLC i zmiany do Hearts of Iron 4, ten DLC kuś do państw skandynawskich. To jest de facto zapis ze streama i naszych luźnych dywagacji, spostrzeżeń odnośnie pierwszych wrażeń, odnośnie tego DLC-ka. Tam omawiamy wszystkie kraje, które dostały nowe drzewka, zmiany te skandynawskie, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia i to Sapmi dziwne. Mechaniczki, te handeli, te projektanci, specjalsy pod doktrynki, co tam jeszcze zostało nowe dodane. Także jak ktoś chce zobaczyć, tam jest prawie godzinny materiał, można sobie przyspieszyć, żeby tam szybciej leciał czas, bo my tam siedzimy, gadamy, rozmyślamy nad niektórymi rzeczami. Także jak ktoś chce mieć taką pigułę godzinnego streszczenia na temat nowego DLC-ka do Hojca, to zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tego materiału. Ej, powiedzcie, że chce mi się grać w Hoja. Chcę to usłyszeć. Zając, chce ci się grać w Hoja. Zostaw tego asasyna i idź grać Hojca. Powiedzcie mi to w twarz. Prosto w twarz. Kurde, no potrzebuję jakiegoś takiej wczutki, rozumiecie? Żeby wejść w to uniwersum. Jakiś trailer, jakiś filmik. Jakiś soundtrack, rozumiesz? To Talent Creek. Jak zobaczysz trailer do asasyna, to od razu chce ci się biegać po dachach, nie? Po blokach. Jak zobaczysz, nie wiem, czegokolwiek, to no... One Zając, One Hoj. No dobra, gramy, od tego Hoja człowiek nie ucieknie, no. Nowa gra, styczeń. No i są. Są cztery nowe kraje. Jest Finlandia. Jest Szwecja. Jest Norwegia. Oraz Dania. Znaczy, obczajmy na razie drzewka, dobra, wejdźmy i obczajmy po prostu drzewka. Na razie nie grajmy, obczajmy co się pozmieniało. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, czy pozmieniali mapę. Dali więcej state'ów. Tu chyba dodali. To nie było osobnym state'em. Nie wiem, czy Fionia była osobno od Zelandii, ale na pewno to jest nowy state, nie? Bornholm, Gotlandia. Tu chyba Bohulsan jest nowy. Kurde, nie pamiętam. W tym rejonie nigdy się nie grało. No tutaj może coś pozmieniali. No na pewno pododawali nowe state'y. To tak jak było, to było. Chyba więcej pododawali. Amę. Ta, bo Ususima i to jest chyba osobno? Jan Jean Mayen. Coś jest z Jean Mayenem? Jakieś easter eggi? Nordland. Tych norweskich tam puppetów nie ma wysp, ta. Dobra, co mają Szwedzi? Hungerscore. Szwecji grozi wybuch zamieszek i strajków, jeśli stabilizacja spadnie poniżej 60%. 60% efekt zostanie usunięty, jeśli Szwecja ma ponad 40 fabryk cywilnych. Oe. Budowa cywilniaczków, coś co lubi każdy grajek. Ważne niedobór amunicji. Król Gustaw V, były autokrata. Przyrost, mnożnik, akceptacja. Neutralna polityka, Folkhemet, stabilizacja, poparcie wojny, tempo budowy infrastruktury. Tempo budowy fabryk wojskowych plus 25% i infrastruktury plus 25%. Ej, fajne. Fajne. O, ty, jakieś nowe pierdolniczki. Co to jest? Co to jest? O kurde, ty! Wojskowa organizacja przemysłowa, co ty gadasz? Kręty... Co to za czary magii? Co to jest? Producent uzbrojenia piechoty. Limit wydajności produkcji plus 3, atak PZ plus 3. Szczegóły. I tu upgrade'ujesz sobie! Jezus Maria. Punkty specjalizacji. Premia do badań 10%, koszt przydziału zespołu projektowego, polityki, Jezus, co to jest? Co to za jakaś czarna magia, z jakiego DLC-ka oni to wzięli? Historia badań projektowania, linii montażowej. Co ty gadasz? Nie wiem, o co chodzi, ale fajnie buja. Volvo, pokaż czołgi. Zawodność, szybkość, maksymalna szybkość, zużycie paliwa, obrona. Przełamanie. Co ty gadasz, polityka? Przyrost funduszy, potrzeba 20, aktualny rozmiar więcej niż 5. Jezus.
Czekaj, to jest na wojsko lądowe, tak? Okręty, samoloty, wyposażenie wojskowe. A, w sensie, że okej, to jest osobno. Na piechotę jest osobno, na czołgi jest osobno, na samoloty osobno, osobno, osobno. Pokaż tylko wojskowe organizacje przemysłowe z punktami specjalnych, to jest. Ej, ale to wszyscy dostali, tak? Znowu mechaniczka. Ciekawe. Polska też ma. Państwowe zakłady inżynierii. Fabryka broni Łucznik. Liopoprau Lowenstein. Smpa. Podlaska wytwórnia samolotów. Państwowe zakłady lotnicze. Jezu, Stocznia Gdynia. Ile on ma czołgusiów? Panie manażu. Many, Henschele, Porsche. Mr. Schmidt, Junkersy, Focke-Wulfy, Heinkle, Dorniery. Rheinmetall, Mauser, Opelki. Jezus. Jaka Stocznia Gdynia? No Gdynia, polskie miasto. Gdańsk to jest to... to też polskie, ale zdradzieckie. Zdradzieckie. Zobaczmy, czy jest coś nowego tutaj. Tu jest to samo doradcy. Mało doradców, chyba że nowi się pojawiają, ale oni zwykle pokazują wszystkich, tylko się blokują. No ale zobaczymy. Infrastruktura plus 20, z duchem narodowym to już 45%. Stabilizacja, współczynnik dóbr minus 15. O kurde, szybkość plus 6, technokrata. 10, stabilizacja. Stabilizacja. Sufrażystka, tempo budowy. Po zatrudnieniu, szybkość rozwoju, stabilizacja. Pionierka, ty, można ją upgrade'ować. O kurde. Podżegacz, go też można upgrade'ować. Ustaw zasadę, można wysłać. Nie, czekaj, on coś robi. Strata organizacji, gdy spada poniżej 25, okej. Okay. Humanista. Wywiad, ciekawe. Automatyczne ulepszenie tego koncernu, jeśli łączna suma infrastruktury, jaką dysponujemy Nordmon, wynosi więcej niż 11. Szybkość rozwoju plus 15 daje to szansa wsparcia, koordynacja, szybkość rozwoju technologii radarowej, marynarki wojskowości. Nic nadzwyczajnego, ataki na konwoje, rozstrzygająca bitwa. Reformator marynarki wojennej. Pogoda, wsparcie, tu szału nie ma. Pręty liniowe, artyleria. Okopanie się 16, ekspert? Ty, sami eksperci. Tak. Piechota? Wojska, ekspert połączone pod zmeszki? Aha, ten jeszcze więcej daje expa plus 30? Aha. Widzę, że balans to w paradoksie, to a reparacje za potop to dalej nie oddali. Macie okupowanego? Sapmi. Ej, ale porąbanie. Nie dość, że w opór mocni doradcy, to jeszcze można sobie farmić szybko RXPA. Kasiki myśliwce, rozumiesz? Jakaś sufrażystka odpalona, rozumiesz? No dobra, decyzje jakieś macie na start. Kryzys strajków. Kryzys zamieszek. Wysadzenie kopalń? Budowa Unii, ogłoszenie wspólnoty. Może więcej decyzji, jak się zrobić drzewko. Pokaż drzewko. Na razie robi wrażenie, ale większość oczywiście się wyklucza, tak? Domy flotowe pierdolniczki. Nas nie interesuje. Dekret obrony, urbanizacja. Ale nie no, nawet jak się wyklucza, to chyba spore. Po ile się robi? Po 70, 35 dni? 70... Nie, no, no, żaden cel nie powinien się robić więcej niż 70, chyba że jakiś specjalny. Będzie 70, 35 dni to powinien być max. Urbanizacja, fabryka tempu budowy. Aha, tu jeszcze można sobie tempo budowy boostować, fajnie, fajnie. Sprzymierzenie, demokraci. Aha, to masz jakieś drzewko pseudokomunistyczne. Tu masz jakieś pseudo-demokracje? Stary wróg się budzi. Tu macie osłabienie pozycji faszystów, to macie pod króla, tak? To jest pod faszyzm. On dajesz Niemcom premię do technologii jądrowej, no i fajnie.
Kiedy włączymy nowy porządek, zawrzemy biały pokój ze wszystkimi wrogami państwa niemieckiego. Czekaj, co? Kiedy ukończymy nowy porządek. Aha, w sensie to. Czyli co, jak masz wojnę historyczną z aliantami, to możesz po prostu sobie z niej wyjść? Fajne. Doktryny jeszcze nie sprawdzałem. Ale ma fokus, co daje, ma 210 dni. Znaczy nie, no jakieś tam specjalne cele typu, no nie wiem, no cokolwiek, jakaś tam czystka, pamiętam kiedyś się robiła tam 200 ileś dni i po prostu przez tą czystkę eventy leciały. No ale jakieś takie pierdołowate cele, to one nie mogą trwać 70 dni, no. A to co to jest? Utworzenie Rada Nordycka. Współpraca polityczna, dowództwo północne. Aha, tu masz takie drzewko wojskowe. Okej. Okay. To już. No i no, trzeba będzie pograć i potestować, no bo tu widzę dużo opcji, jest dużo rzeczy. Są mechaniczki. I trzeba będzie czytać i robić. Dzień dobry, Bagnecik, witam. 71 infrastruktury, to jak pan Paradoks przekazał, dobra, czyli tak, to sprawdzaliśmy, na razie nic nie ma, agencje coś się pozmieniały, raczej nie, badania czy się pozmieniały. Tam jakieś fiolki eliksirów. Ja nie wiem co to daje, co to jest ta fiolka. Wojskowa organizacja przemysłowa, no i co? Koszt 0,10, fundusze 750 po ukończeniu. Aha, że ja mogę sobie przyspieszyć badanie kosztem PP, tak? I wtedy dostaję jakieś tam fundusze? Te fundusze na, idą na upgrade'y, tak? Dobrze rozumiem, czy nie? A, tracimy 0,10 PP. Kurde, PP będzie jeszcze ważniejsze. Ale technologii nowych nie dodali, tak? To jest identyczne. Czyli co, po 6 latach... Tu coś pozmieniali chyba, więcej KM-ów dodali? Jakoś inaczej to wygląda. Chyba nowy silnik. Coś dodali i tu coś dodali. No ale tutaj klasyczka, no 6 lat od premiery czy 7 i dalej robimy. Raz. Robimy 2. I robimy 3. Nic się nie zmieniło. Czy jedyne zmiany w technologii, no poza tym, że jest jakaś mechaniczka, że tutaj możemy to jakoś tam, ale nie do końca rozumiem jak to działa, poza tym, że przyspiesza kosztem PP. Bo jeszcze nie wiem jak to działa dokładnie. Trzeba to rozgryźć. No okej, dobra. Badania. Rynek międzynarodowy. Kupuj wyposażenie, by wspierać produkcję krajową, albo sprzedawaj wyposażenie, by zwiększać tempo budowy. Czekaj, co? Sprzedawaj wyposażenie, by zwiększać tempo budowy? Przydzielono 0 fabryk konwojów. Nic nie jest do pomocy kontaktu. Nadwyżka potencjału gospodarczego. Nadwyżka potencjału gospodarczego zawiera potencjał przemysłowy. Dzięki kontraktom z rynku międzynarodowego lub innym źródłom ma wpływ na nasze tempo budowy. Wartość podstawowa mnożnik liniowego. Kup wyposażenie. Sprzedaj. Zanim będzie możliwy zakup wyposażenia, musisz zwrócić się o dostęp do rynku innego kraju. Jeśli jesteś kimś z tej samej frakcji, automatycznie otrzymasz dostęp do rynku. Jak ktoś pamięta, w Hoju 3 były pieniądze, była waluta, nie? A w Hoju 4 zawsze się handlowało, kupowało surowce i tak dalej, jakieś te specjalne projekty za pomocą fabryk cywilnych. Więc to w sumie nie jest nic dziwnego, że handlujesz za pomocą tych cywilek, czy tam tego potencjału budowniczego, tak? Budowlanego. I co, ja mogę coś sobie dodać na sprzedaż, czy jak? Koszt w potencjale gospodarczym 140. A, i można zawyżać, zaniżać cenę? I co, i te 175 zostanie dodane jako... Na przykład fabryka cywilna kosztuje 10 tysięcy? 10 tysięcy 800, a jak sprzedamy te pociągi? A jak sprzedamy te pociągi, nam te 175 doda. Dobra, Sol, tam się pierdół czepiasz. Trzeba to rozkminić, jakieś dodali rzeczy nowe, niestworzone, do tak prostej gry jak Hojec. To człowiek się pogubi, tyle lat spaczenie uciekających chromosomów, a teraz jakieś rzeczy handlowe. Dobra, tu się chyba nic nie zmieniło, budowa klasycznie. Produkcja, logistyka, korpusy oficerskie. Myślę, że doktrynę zobaczył. Siły specjalne, o ty, co to jest? Siły specjalne, doktryna! Jezus, będzie można zrobić czat marinesów!
W końcu spadochroniarze może będą użyteczni. O Jezus, trzeba multika. Ej, ten weekend trzeba multika zorganizować i ja lecę na jakiś kurwa kraj na Vanuatu i będę Marinesów trzepał. 60, ale to co, ta jest tańsza? Nie, to jest normalnie. A, bo to leci, patrzcie, piechota górska idzie po expie piechoty, Marinesy po tych, a ci lecą po spadochroniarzach. Szczerze? Górska będzie najrzadziej robiona, no bo wszyscy chcą de facto robić piechotę. Znaczy mówię teraz pod kątem singla, nie? Bo zawsze nieważne czym grasz, robisz piechotę. A lotnictwo też, więc no morska będzie najczęściej korzystana. Dobra, więc mamy na przykład do takich sił morskich. PZ, organizacja, odblokowanie, pionierzy. Czym są pionierzy? Się wyklucza. Dżungla. Desant, no chcemy desant. Kota, zorganizowanie, koszt projektu. Komandosi morscy. Morscy mogą ewakuować się z dowolnej prowincji morskiej. Co? Komandosi morscy mogą ewakuować się z dowolnej prowincji morskiej, czyli co, że jesteś, desantujesz się... Zdesantowałem się tutaj, ale uznałem, że pora zawijać, to sobie po prostu stąd wyjdę? Czy jak? Z dowolnej prowincji morskiej. Busty dam traczków. Produkcji. Jednostki ekspedycyjne, dominacja powietrzna. Dominacja powietrzna? Ale jak dominacja powietrzna? W sensie globalnie, tak? Zorganizowanie atak sił specjalnych, premia za ostrzał brzegu plus 15. O kurde. Tak jeszcze masz generała, znaczy admirała z perkiem za ostrzał brzegu? Słodkości. Oj, plus 24, nie no, 24 godziny to jest mało. A spadochroniarze co dostali? Ej, ja mam nadzieję, że wszyscy dostali tych specjalców, bo to wydaje się teraz trochę OP. Nie tylko ci, co DLC-ka mają. Ty, no właśnie, ostrzał brzegu, no to nawet jak się nie będziesz chciał desantować, po prostu flotą stajesz obok prowincji morskiej, w sensie brzegowej. I to już leci ci ostrzał brzegu. Ale też to w ogóle, że tu jest dominacja powietrzna plus 10, nie? Pan masz nowe DLC, znak zapytania. Nowe DLC mam, ponieważ kupiłem sobie na Steamie. Kropka. Na końcu zdania. I to, że jeszcze ich expisz za pomocą do tego. Doświadczenia marynarki. To takie UK, Japonia czy USA, które może na start gigantycznej ilości tego expa morskiego nafarmić. I sobie robisz to. Jeżeli oni faktycznie mogą bez portów ewakuować się na morze, no to jest mega mocne. Ty no, walisz piechotę górską, walisz do tego przewagę ogniową. Nie wiem, czy tutaj w statystykach coś się pozmieniało. To nigdy nie znam na pamięć. Ale no, to teraz piechota górska z tym. Dobra, czy spadochroniarze będą użyteczni? Siły specjalne, zorganizowanie, wkład spadochroniarzy w limit sił specjalnych. W rejonach kontrolowanych przez wroga, w których dokonamy desantu spadochronowego, zostaną uszkodzone fabryki wojskowe, fabryki cywilne oraz infrastruktura. Ten efekt może pojawiać się raz na 30 dni w każdym regionie. Aha, no tu już widać, że spadochroniarze będą zablokowani na multikach. Albo kombat będzie musiał być wystarczająco duży, żeby bolało. Bo wyobraź sobie, że UK tak będzie losowo zrzucać spadochroniarzy na Niemcy, żeby fabryki rozwalać. Wrogie dywizje w regionach, do których wykonamy desant spadochroniarzy, będą miały mniejszy aktualny poziom zorganizowania. O, i to jest akurat fajne. Na przykład taki, wiesz, jak był ten operacja Overlord, desant w Normandii, to ci lecieli morzem, a ci lecieli na plecach, żeby robić dywersję. I to akurat fajnie lore'owe jest pod zniszczenie organizacji. O, no i to jest desant bojowy, jest spoko. Ale te fabryczki, to ja wyczuwam, że to będzie, może być faktycznie. Jeszcze wkład spadochroniarzy w limit sił specjalnych, żeby więcej ich naspamić. Podoba mi się to. Kompanie wsparcia się zmieniły, zaraz zobaczymy. Lekka pancerna dywizja powietrzna desantowa, co ty gadasz? Lajty będzie można desantować. Jezus, mokry sen Stalina się spełnia. Powietrzne jednostki łączności. Wszyscy spadochroniarze, obrona plus 15. No, to w sumie mało chyba i ta obrona plus 15 niewiele da. Jak przyjadą czołgi, wszyscy spadochroniarze, zużycie zaopatrzenia minus 0,0? Tak, minus 0,0. To tak ma być?
Czas szkolenia, przełamania siły, plus 15, plus 15. Reorganizacja plus 15 na szpitalach. Uczynnik przestrzeni transportowej spadochroniarze minus 50, racjonowanie plus 24, atak sił specjalnych, czas szkolenia dywizji specjalnej. Ej, fajne te specjalsy. A że kompletnie do zera potrzebują zaopatrzenia. No co ty gadasz? Oni w ogóle nie będą potrzebowali zaopatrzenia? Myślałem, że to jest jakiś błąd i po prostu miało ileś tam punktów zbijać to zaopatrzenie. A jeżeli oni w ogóle nie potrzebują supply'ów? Co? Ej, dobra, jestem fanem spadochroniarzy. Ten czołg to będzie jako support, czy jako... jako normalny batalion? A nie, jako support będzie. Myślałem, że będziesz mógł zrzucać całe dywizje pan tego. Ej, nie, no to nie, no, przecież Sowieci zrzucali całe dywizje tego. Przecież było. Mieli te całe, że zrzucali takie lighty gówniane z samolotów. Było, pamiętam, widziałem, sam skakałem. No ale tak czy siak porąbane. Zorganizowanie 0-0. 0-0. Hej! Ha! Jesteś sobie Brytyjczykiem? Niemcy skapitulowały Francję? No to cyk, skaczesz z spadochroniarzami na Marzinota i siedzisz tutaj na fortkach dziesiątkach. Na fortach dziesiątkach i czekasz na D-Day. No przecież to tak będzie wyglądało. Czy miałeś kiedyś coś takiego, że poza streamami, poza YouTube'em odpalić sobie hoja grać dla przyjemności? Nigdy w życiu. Nigdy. Dobra, tu się coś pozmieniało. Wygląda tak samo, możliwe, że się zmieniły statystyki, ale to nie mi ocenić, bo tego nikt na pamięć nie kojarzy. Wszędzie do jednostek? No dobra, ale jak będzie siedział na fortach dziesiątkach, no to ile on tam będzie mógł wytrzymać? Poza tym, jak będziesz zrzucał zaopatrzenie samolotów, to co, oni dostają sprzęt czy nie? Czy to jest tylko... nie no, chyba będą dostawać. A nawet jak nie będą dostawać na tych fortach dziesiątkach, może już te forty nie są takie mocne. No ale tak czy siak możesz ich tu zrzucić. A, no właśnie, sprzęt z bitwy, no. I jeszcze perka u tego, scavengera, u generała. I on wtedy też będzie lootował. Także mówię, no jeżeli ci specjalsi... no mogę się mylić, nie? Oczywiście mogę się mylić bez temamy, bo nie znam się na hoju. Ale no ci specjalsi teraz wydają się całkiem mocni. No i w sumie tak powinno być, ale pytanie... czy spoceni gracze nie będą abuzować pewnych mechaniczek? No ja bo już na tych marinesów i spadochroniarzy to już dzikie taktyki widzę. Pokaż górskie? No górskie nie dostały nic poza statystykami w sumie. Śnieg, góry... takie górskie z artylerią czystą pod tego. Cała piechota górska przełamanie pod przewagę ogniową. No to mówiłem, Karol, że te niszczenie sprzętu to chyba na każdym, znaczy z fabryk to chyba na każdym multi będzie zakazane. Albo będzie combat whip wymuszony na spadochroniarzach, żeby faktycznie bolało, jak zrzucisz te spadochroniarze jako kamikaze. Bo nawet takie dziesiątki jak zrzucasz, no to co jest? Pierwszym coś odblokowujesz? Jakiś rangerów, ale nie wiem co są, tu rangerów odblokowujesz, tu pionierów? No tutaj chyba nic, nie wiem co to są te blokowanie pionierzy. Jest support nowy? Pionierzy to zwolnienie inżynierowie, spawanie, umacnianie... chyba nowy support będzie, tak? Czemu nie mogę tego zaupgrade'ować? Wzmocni korpus 60, powód, koszt podstawowy. Efekty ta gałąź wymaga, ma potencjalne... aha, my nie mamy tego. Tak? Czy nie tego? Dobra. I teraz daj tu pionierzy. I ci pionierzy to jest... a, to jest to. Port, rzeka, bagna. Przełamanie. Modyfikator batalionu stała piechota morska.
Ale organizacji dużo zabiera. Nie, w sumie tyle samo co każda kompania. Ile przełamania daje! A ta druga co dawało? To byli pieniężni, a to... Aha, to się wyklucza. O, ale mogę kliknąć. Rangerzy. Jakubin, dziękuję bardzo serdecznie za 100 bicików. Dziękuję, dziękuję. Rangerzy, dodatkowy las, atak wzgórza, góry, równiny, dżungla. Ej, ten dodatkowy atak na lasach i wzgórzach i nawet na samych równinach. Czekaj, ale tych rangerów i innych pierdolniczków możesz dodać do tego? Nie, nie możesz. A to akurat dobrze, bo to już byłoby... A nie, możesz, pionierów mogę dodać. Do dywizji pancernej mogę dodać pionierów, ale rangerów już nie. Pokaż czołgi desantowe, w sensie... A to zawsze było. Jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Ex-Cuban gifted a tier 1 sub to Jopik. Amfibie zawsze były. Tak samo amtraczki. No to teraz będzie można do spadochroniarzy, rozumiem, dawać to. Rzeka, las, plus 10 wszędzie. Ten weekend trzeba multik zorganizować. Trzeba multik zorganizować i zobaczyć, jak to... Boże, Necron coś ty wysłał. A to co, jak dodamy oddział kawalerów zwiadu, to te wszystkie inne... Aha, w ten sposób to jest. Czyli co, ci rangerzy to też jest jako zwiad. To takie rzeczy. Co, to byśmy musieli usunąć zwykły zwiad? Wtedy co, możemy dać rangerów? Możemy dać pionierów. Ej, no zajebiście. Dobra, to teraz pytanie. Czym się różni zwykły zwiad od rangerów? Organizację PZ podnosi, Pepans. On generalnie jest lepszy, tak? Bo oni dają las, wzgórza, góry, równiny, dżungla. A ten daje wszędzie, ale po trochu. Plus 10. Porąbane rzeczy. To jest prawdziwe? Tak, to jest prawdziwe. To co Necron rzucił jest prawdziwe. Ciekawe, czyli co, z takich globalnych mechaniczek to wprowadzili tutaj te badania produkcji, które trzeba jeszcze rozgryźć, jak to dokładnie działa. I to się skaluje. Oraz dodali doktryny specjalsów. Okej. Okay. A, no i dodali rynek międzynarodowy, tak? Ciekawe. Automatyczne wysyłanie proś o negocjacje w sprawach dostępu do rynku, negocjacje, automatyczne akceptowanie propozycji zakupów. Ciekawe, czy to jest zbalansowane. W sensie, czy te mechaniczki są zbalansowane, czy ten rynek jest zbalansowany, czy ci specjalci są zbalansowani, czy Paradox po prostu dodał, bo znalazł to w jakimś innym modzie, walnął losowe statystyki i teraz minie jakieś, nie wiem, kilka miesięcy zanim to będzie grywalne. Rynek jest OP, pewnie USA kupuje od UK i w 3.7 UK ma 200 fabryk wybudowanych, no w sumie racja. I teraz jak chcemy zorganizować multika, czy coś ograniczamy, czy dajemy ludziom dowolność? To nie chodzi o to, żeby nawalić mechanik, tylko żeby one były z sensem, a w ogóle przenieśli te statystyki, nie? Bo kiedyś do tych statystyk się tu wchodziło i nikt nigdy o tym nie wiedział, nie zwracał na to uwagi, na te statystyki. W końcu wzięli i tu je wrzucili. No fajnie. Dobra, zobaczmy Norwegię. Zobaczmy Norwegię. Norwegia ma jakieś własne decyzje na start. Przywrócenie Imperium Morza Północnego. Imperium Wikingów. Knut Wielki. Dobrze, że nie mały knucior. Beztroski gabinet. Dzienny przyrost PP, czas szkolenia, koszty. Koszty teoretyka plus 120? Jak plus 120 teoretyk? 150 są.
Ciekawe. Cenne siły zbrojne. Aha. Norwegia od dawna nie dbała o swoje siły zbrojne. Obecnie bardziej nadają się do muzeum niż do bitwy. No, racja. Trudne lata 30. Współczynnik fabryk dóbr konsumpcyjnych 55%. A! Nastroje antykomunistyczne. Zrujnowane fortyfikacje. Macie jakieś forty? No jak nie ma się żadnego fortu, to co to ma być zrujnowane? Stabilizacja, tytoniowy przemysłowiec, no. No i tak to jest. Plus 20 do infrastruktury cywilek, mocne. Komuchy. Szambelan królewski. Fasyzmy. Nierdzenne, on jest jakiś zbustowany, nie? Plus 4, skuteczność, stabilizacja, poparcie. Tempo budowy plus 10. Tempo budowy 106 plus 17. No tak jest. Tempo budowy plus 12. Trocki w Norwegii! Co? Norweska, trockistowska Norwegia. O Jezus, dobra. No to już mam swój nowy ulubiony kraj. Co tu robi Trocki? Co on tu robi? Halo? Proszę mnie wpuścić na ten kraj. Czekaj, zaraz zobaczymy, ale jeżeli Norwegia ma ścieżkę pod Trockiego, plus 300 zasobów ludzkich. Przemysłowiec, dyplomata, posłuszny polityk. Okej. Okay. Tu mają te mechaniczki, spoko. Trzy firmy. Aluminium plus 10? Aha. Tempo budowy fabryk cywilnych plus 15. To nieźle. Teoretyk maryna. A, w sensie teoretyków tych, wojskowych. A. Myślałem, że tych teoretyków od ideologii mieli droższych. Doktryna powietrzna, doktryna, koszt prawa mobilizacyjnego, nie da się go zwolnić. Plus doświadczenia. Aha, plus kolejne 10 fabryk cywilnych. Spoko. Nie no, nie może być w Meksyku, nie został zabity i nie wróci do Związku Radzieckiego. No bo co, Trocki może teraz rządzić Związkiem Radzieckim, może rządzić Meksykiem, może zginąć w zamachu, tak? A to może być jako doradcą. Wieczny rewolucjonista. Ciekawe, czy da się zrobić, żeby był... Plus 40 to jest sporo. Nie no, przymula ten soundtrack, tylko Radio Zając. O, i od razu lepiej. Norweskie lotniskowce, atak morski lotniskowiec. Fajnie. Eksperci, no, żeby za łatwo nie było. Czemu eksperci, geniusze, no, porąbały ich w paradoksie? Czujny dowódca fortu. Skuteczność. Wywiad. Czy grupowanie, okopanie się. No, ci akurat mają mało. Dobra, pokaż drzewko. Drzewko Norwegii jakieś małe się wydaje. Takie proste. Odrodzenie ruchu robotniczego, to co jakieś komunisty. Zażywienie. Jesteś z Trockim? Zgodnie z naszymi komunistycznymi opiniami, Lew Trocki przestaje być doradca. Okej. Okay. Bo kto przewodzi tej partii? Adam Edge Nissen. Wotum nieufności. Informacja z działań rządu Ningar Dalasfola. To jest ten? To jest ten. To sobie są jakieś drzewka... Neutralne, demokratyczne. Rozbrojenie. Polityka rozbrojenia. Aresztowanie Quislinga.
Jaki pieseł. Przygotowanie do powrotu do Norwegii, okej. Rozchwiany strotring w mroku. Mamy Kislinga, pozbycie reżim Kislinga. Roszczenia wobec Szkocji, o, fajnie. Tu mamy propozycja Szambelana Królewskiego. Królestwo Norwegii. Okej, no takie dość proste sztampowe drzewko, zobaczymy jak to tam cele działają. A, to jest takie pomiędzy historycznym a komunistami, tak, okej. Dobra, co my tu dalej mamy? To są wojskowe pierdolniczki. Są wojskowe pierdolniczki. Budowa niepodległej Norwegii. Norweska ekonomia. Niesamowite, jakie tu będzie można pewnie busty do cywilek wykręcić. Ej, to nie jest to samo, co miała Szwecja? Czekaj, oni mają takie same te drzewka tego? To jest to samo, nie? Obrona cieśnin duńskich, pyk, 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 pyk. Jest to samo. Tworzenie sojuszu Rada Nordycka. Aha, to dopiero jak zrobisz z nimi sojusz, tak? Ciekawe. Dziś Austriak, witam. Najpierw był Tutsi, potem Norwegii, Francja, Meksyka, potem pozdrowienia od Stalina, okej. Okay. Drzewko kooperacyjne. No to zrobimy multicza, że są ten. Islandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i wszyscy siedzą na tych krajach pięciu, robimy koopa i robimy sojusz ten nordycki i tak sobie gramy. No dobra, to na razie tyle. Tą Norwegią trzeba będzie pograć, Szwecją trzeba będzie pograć. Sprawdźmy... Może jeszcze tylko generałów zobaczmy. O kurde, ty, Carl Gustav Flesher, ale gigaczat. 4-4-2-3 na start. Zwiat. Zmęczenie zimowe. Okej. Okay. Pokaż Szwecję. Cześć Kwetrysek, witam. Ej, też miałem 4-1-4-4. Góral? Ty, no właśnie, teraz jeszcze będziesz, jak będziesz miał generała pod górali, pod Arte. Bierzesz przewagę ogniową, bierzesz górali. Specjalsów górskich. O Jezus. Ale nie ma, żaden z nich nie ma geniusza, nie? Ci pod zmeszki mają. Ej, ta Szwecja będzie pod zmeszki chyba, nie? Dobra. Oskarka mają. Ale nikt nie ma geniusza, nie? Żaden. Żaden. Nie chcę mówić, że Paradox robi jakieś OP broken kraje w DLC-kach, żeby zachęcić ludzi, żeby to kupowali. A taka Japonia czy Rzesza ma... O. A to. No. Nie chcę tego powiedzieć na głos. Ale z racji tego, że nie współpracuję z Paradoksem, nigdy nie współpracowałem i nie zamierzam, no to powiem, że chciwie Rzymianom i wyciągałem z ludzi hajs. No ale w takim świecie żyjemy. Ty, oni mają jakąś... nie patrzyłem, pokaż jeszcze Szwecję, czy oni mają jakiś ten? Balance of power? Czy nie mają, przynajmniej na start. Norwegia też nie ma. Dobra, pokaż danie. Jak to było? Dun? Nigdy nie pamiętam. Den. Co to jest? Pomoc społeczna i równowaga pomocy. Naprawdę Dania ma mechanikę socjalu. Pomoc społeczna, walka. Na skraju ludność miesięcznie plus 20, almin wydajności, szybkość rozwoju plus 10, czas szkolenie, koszt prawa, tempo budowy infrastruktury, fabryk, kolej. A na maksa w tom? Szybkość mobilizacji, wydajność, czas szkolenia, koszt prawa, okej. Ciekawe.
Pamiętajcie, że dla nas to 90 zazwyczaj południówki, dla większości Europy to jest 20 euro, czyli 1-2 godziny pracy. Widzicie Necrona? Pół roku pracuje w Niemczech i... Ale przynajmniej napisał, że nas, a nie napisał, że dla Polaków. Przynajmniej jeszcze tyle dobrego z Necrona zostało. A, ciekawe na jak długo. Zaniedbana armia. Kryzys gospodarczy. Potencjał przemysłu duńskiego. Okej. A sorry, Rock. Cześć, Anders, witam. Pełne rozbrojenie, pitu-pitu, doradcy. Landbruksminister. Okej. Krzysztofski, zwolennik przezbrojenia. Zwolennik rozbrojenia. Finansminister. Ciekawe, czy ta mechanika tego socjalu duńskiego będzie irytująca. Szybkość rozwoju programu jądrowego plus 15. O, proszę. Ciekawe, czy ten... Czy Dania będzie mogła jakoś tego... Zraszować atom śmiesznie. Obrona armii... Okej, tu szału nie ma. Przyjądowa organizacji? 4 to mało. Marynarki, obrona okrętu liniowego, parcie z powietrza, pogoda, to też szału nie ma. No to szału nie ma z doradcami. Dobra, to jest ta współpraca, tak? To jest drzewko wojskowe. Na razie tak tylko te wszystkie drzewka tak przyglądamy się po prostu, tutaj jest, jak one są ułożone, jak wyglądają. Żeby dobrze je poznać, to trzeba po prostu tym zagrać i czytać po kolei, co każdy robi. No ale jak widzę 70 dni cel, no to mnie trochę boli. Dobra. Drzewko polityczne, tak? Potwierdzenie neutralności. Polityczna jedność. Polityka rozbrojenia. Nie, to nie jest drzewko polityczne. Co? Co to jest? Ma drzewko polityczne? Co jest? Rozpoczęcie przezbrojenia. Pełne zatrudnienie. Prowadzenie planu 5-letniego. O kurde, ty, jakie dziwne to jest. Poczekajcie, bo tu polityka ściśle jest połączona z przemysłem. Tak w opór. Jedność narodowa. Pewnie przez ten socjal. Przygotowanie cywilne. Kianie ochrony. Jeszcze dyplomację tu wrzucili? Jednoczenie prawicy, spisek, objęcie władzy przez króla. Porkonge o kwotkahande! Nie no, ale Dania to jest kraj, który klepał kiedyś Prusaków, nie? O, mogą sobie podbić Finlandię, nie? Pan skandynawizm. Dominium Maris Baltici. Nie, na Polskę mają cele. Zemsta za... O, właśnie, za 1864. Na Rzeszę, nie? Rozumiesz. Dania, co naklepała Anglii? No kiedyś to ja. Marsz na stolicę. Objęcie władzy, prośba o wsparcie. Islandia dołącza do osi. Jako puppet, czy nie? O nie. Dobra, a to co to jest? Kontynuowanie umocnienie granicy, dewaluacja korony... Jakieś handeli. I przemysły. Kurde, Grenlandię można rozbudowywać. No proszę, proszę, surowce z niej wyciągać? Wyspy owcze można rozbudować? Tempu, ale 70 dni i wszystko, no co jest? Islandia ma drzewko? Coś tam ma, zaraz dojdziemy do Islandii. Pokaż jeszcze generałów duńskich. Fryderyk Christian Esesman. Trochę... Trochę nie na czasie nazwisko. Słabi generałowie, ale mają perka pod oficera piechoty. Ten ma pod kawalerię. Ten marszałek nie jest taki zły. Ale nie mają geniusza. Dobra, pokaż Finlandię. Wiesz, że król Danii, co naklepał Anglii Knut Wielki, ten nazwał swojego syna Harold Zajęcza Łapka. Oj, bardzo ładnie. Harold Zajęcza Łapka, piękne imię.
Czekaj, Finlandia ma tylko jednego ducha narodowego na start. Siusiu. Ale nie patrzyłem, co ci mogą robić. Czekajcie. Coś robisz? Nie, ty po prostu jesteś. Coś robisz na start w Norwegii? Też tylko jesteś. Ty w Danii coś robisz na start? Ty coś robisz. PP, modifiere, karator, sprawa, prawa, prawa. Okej, jakieś pierdoły. Dobra, wracamy do Finlandii. Pewnie nie wiedziałeś, że chłop miał nick, znaczy przydomek Zajęcza Łapka? Nie, nie słyszałem. To może od tego Harolda Zajęczej Łapki wzięło się te, że ten talizman z króliczej łapki czy coś. Może. Co my chcemy? Macie tego, zaufanie społeczne. Pech, Ewin nie cieszy się niskim zaufaniem społecznym? Dużym zaufaniem. Kim ty jesteś? Przedstawiciel Sus, Jochot, czymkolwiek to jest. Minimalny mit kapitulacji, odporność na zmianę ideologii, konserwatywny nacjonalista, tak? Agenda osobista. Wytępienie socjalizmu. Posiada mniej niż 7% poparcia dla ideologii demokratycznych i Komintern spowoduje zwiększenie zaufania społecznego. Niepokojące poparcie do socjalistów. Posiadanie więcej niż 9% poparcia dla ideologii demokratycznej lub spowoduje zmniejszenie zaufania społecznego, zagrożenie dla fińskiej niepodległości. Aha. Ciekawe. I na maksa co ty robisz? Przyrost PP, stabilizacja. Okej, czyli to jest balance of power pod typa, pod tego rzezimieszka. On modyfikuje siusiu. Zmęczenie armii, reorganizacja, atak armii w prowincji, obrona. Okej. Finlandia ma chyba najwięcej doradców, zdecydowanie ma najwięcej nowych doradców. Potentant przemysłowy, zbrojmistrz, cichy pracuś, plus 15 na start, lubię takich. Lubię tych cichych pracusi. Model Cajandera. Nacjonalista chłopski. Jak Kosiniak-Kamysz. Ros PP. Fajnie. Biały liberał. Hilja Rimpien. Hiuria Hilja. Nie wiem co to znaczy, ale fajnie. Faszystka. Kolennik. Finlandia może w monarchię? Ciekawe, zaraz sprawdzimy. Wódz Manturwa. Biały kapelan. O, coś o pancerfaustynie. Skromny rozjemca. Karelski pisarz i rentendystyczny. Aha. Technokrata, o. Szybkość rozwoju plus 5. Odblokowuje decyzje w ramach przygotowania do wojny, do mojej przygotowania działań robotników budowlanych i zbliżenia związkami zawodowymi ku czerwonemu rządowi. Ciekawe. Kiedyś Paradox będzie musiał dodać wyszukiwarkę tych doradców. Bo to jest, czasami jest ich aż za dużo. Albo jakieś filtry, żeby ich wybierać. W ogóle poszukałem i chyba najwyższa minimalna na świecie wynosi w przeliczeniu około 115 zł na godzinę. Gdzie? Powiedz mi, gdzie to się tam z chęcią przeprowadzę. 115 na złoty za godzinę. No ale to w jakimś, nie wiem, w jakimś Bahrajnie, Emiratach Arabskich, coś takiego, nie? Pewnie koszty życia są gigantyczne. Tylko jakiegoś szału tu nie ma, wojskowi. Jest Mannerheim, 0,40 obrona armii, geniusz, dobry. Atak armii plus 10, ten Usterman też spoko. 0,30, dominacja, fajne. Luksemburg? A, no to Luksemburg też pasuje. Jezus, geniusz artylerii, atak artylerii plus 20, przegrupowanie, eksperci, komandosi. A, no tak, no przecież jeszcze możesz z tymi boostami do specjalców sobie komandosa wrzucić, nie? I masz atak sił specjalnych plus 10. Jezus. Zwiat radiowy, piechota ekspert, niemiecki dowódca. Oj, tyle nowych rzeczy. Monako? Monako też może pasować. Ty, Watykan! Dniówka papieża, 115 zł na godzinę. Dobra, decyzje jakieś macie? Nie macie decyzji. Dobra, to sprawdzaliśmy. No to pora na drzewko. Drzewko Finlandii, uwaga!
Okej, okay, nie jest małe, nie jest duże. To jest klasyczne. Tu mamy znowu pod armię flotę lotnictwo. To się tam z czasem ogarnie. I to jest połączone z drzewkiem przemysłowym. Okej. Okay. Tutaj slocik badawczy, pitu pitu. Dobra, i najważniejsze, czyli polityczka. Sumonalile sololidy, to są czerwoni, tak? Chwale rządowi, socjaldemokracja. Zjednoczeni pod gwiazdą północną. Czyli klasycznie albo komitet, albo własna komuna. Oni historycznie w co by poszli? Oni w prawo by poszli, ciekawe. Fińska neutralność. Włączenie do aliantów, front obrony północy, samotny wilk. Mamy chyba achievement na tego samotnego wilka, nie? Socjaldemokratyczna Unia Kobiet. Każdy obywatel z pistoletem. Dodaj współczynnik ludności wieku porowym 10%, kompania wsparcia zorganizowanie, PW może być doradcą politycznym, przyrost. Okej. Okay. Związek Fińskich Towarzyszy Broni. Diabły Parmaniego. Wielka Finlandia. Polityczna prawica. Krytyczny ruch ludowy. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Generałów pokaż. Co to jest? Doświadczeni jegrzy. Sztukmistrz doświadczeń. O kurde. Wzrost zdobywania wyposażenia. Eksperci prowadzenia walki partyzanckiej i operacji sabotażowych na zapleczu wroga. Desantowiec? Wow. Ej, ten czuję, że ten DLC-ek jest pod kątem specjalsów. Tak czuję trochę. Alpinista, komandos, sztukmistrz, 3-3-2-2 na start? Ten ma geniusza! Co ty gadasz? O Jezus! A ten ma drugiego geniusza, no co ty gadasz? Ale mocni są ci dowódcy fińscy. I oni nie są przywiązani do partii, czyli zakładam, że jak sobie w Finlandii idziesz cokolwiek, to oni zostają, nie? Przynajmniej nie widać, że byli przywiązani. Mannerheim. 3-6-5-4 Mannerheim. O Jezus. Ej, nie wiem skąd Finlandia ma takich czat generałów. Ale ma czat generałów. Mówiliście jeszcze, że to SAPMI jest grywalne, tak? Wyzwolimy, zobaczymy. Wyzwol kraj, gdzie to jest? To jest tutaj. Coś ma? Aha. Rada sami. To wiesz, biczki, rozumiesz, stoją. Duchów nie mają, doradców jakiś mają? Mają. Komunistyczny rewolucjonista, demagog. Wiem. Nie mogłeś przygotować tego kraju, jakieś rzeczy im tutaj nawkładać? Jak już porobili graficzki? Drzewka nie mają. Decyzji nie mają. No to po co to było? Zero fabryk! Dobra, co mieliśmy jeszcze sprawdzić? Islandię, tak? Jaka ona będzie miała, tak? Dobra, Islandia, co tutaj rządzi? Herman Jansson, narwany reformator, PP plus 10, stabilizacja, demokracja boostuje, Christian X, islandzka gospodarka. Ty, ta graficzka to nie jest z Kaiserreicha, Kaiserreducha wyjęta? Kojarzę ten safe taki ze złotem otwarty, ja gdzieś to widziałem już. Ja gdzieś to już, kurde, widziałem. Izolacja. O kurde, dobra, to ja nie wiem, czy teraz Islandia nie ma więcej doradców niż Finlandia. Może zero fabryka, ale to 5 ludzi w poborze, no potężne sami. Sapmi, czy jak tam się nazywa. No szkoda, że nie zrobili. Powinni zrobić, że to jest jakiś, nie wiem, memiczny kraj czy coś i ma jakieś super drzewko. Robią jakichś dzikich rzeczy. No mogli zrobić, no ale to jest paradoks, no nie oczekujmy po nich za wiele. Sympatyk. Produkcja, ekspert finansowy. Gdzieś tam w tych achievkach widzieliśmy, że Islandia
ma achievka osiągnięcie na podbicie UK i wyzwalanie papetów, więc zakładam, że ma jakąś mechanikę, żeby striggerować wojnę domową w UK. O kurde, aż 6 koncernów? Co jest? Okej, ale jakiegoś szału nie ma. Jeden dowódca i to słaby. Znaczy słaby, no... Co ty robiłeś? Nie no, beznadziejny jesteś. Islandia pod lotniskowiec. Podoba mi się. Islandia, islandzki lotniskowiec. 4 lotniskowce do wojny Islandią. Mają artylerię. Szansa asa. No, coś tam mają. 4 do wojny Islandią. No, mamy całą jedną stocznię. 1000 manpowera może styknie na usadzenie 4 lotniskowców. Ale mają jakieś drzewko. No to jest unikalne, strasznie małe, no ale czego się spodziewać? Islandzkie siły zbrojne. Okej. Okay. Królestwo Islandii, czyli to jest pod... podbycie papetem, tak? Zjednoczenie, deklaracja całkowitej neutralności. To nie nasz król! Stosunki międzynarodowe, wizyty międzynarodowe, poparcie dla rewolucji robotniczej. Winlandia. Bezpieczenie szlaku, dług wikingów. Ty, tą Islandią to można grać pod wikingów, tak? Ciekawe. Handel, rozwój rybołówstwa. Dobra, to są wszystkie kraje, sprawdziliśmy, tak? Na szybko.